Chyba się nagrywa, jest ok. No to siema w ogóle. Jak wiecie, o 8 był arkusz numer 1. Mam go przed sobą i zaraz go rozpoczniemy. Zaraz zaczniemy się za robotę. Mamy już dwa arkusze, jakby. Nie był stosunkowo jakoś trudny, także pokażę wam, jak on wyglądał. Po prostu strona druga. Pam, 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 pam. Dobra. Może zaczniemy po prostu już od razu, nie będziemy przedłużać. Później będzie link udostępniony na Discordzie, no i na YouTube. Dobrze, więc tak. Utwórz bazę danych o nazwie egzamin. No to przechodzimy sobie do XAMPPa. Nowa baza, egzamin. Egzamin. OK. Kodowanie sobie dajmy na polskie. UTF-8. Utwórz i możemy teraz zaimportować tę bazę jakby danych z pliku, który mamy tutaj. Za pomocą dwóch jakby metod. Pierwsze to jest, że otworzymy sobie brakecie, cały kod skopiujemy i damy do SQL-a i tutaj go wkleimy. A drugi sposób na to jest po prostu import, wybieramy plik egzamin, no i dajemy wykonaj i dobra, spoko. I teraz wystarczy screena zrobić, pamiętajcie o screenach, żeby robić screeny po prostu, że zaimportowaliście tę bazę, żeby nie było później jakichś problemów, bo tam jest właśnie wymagane. Tak tutaj macie, na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawne wykonanie importable. Zapisz i wykonaj zapytania w bazie egzamin. No i mamy nadać im nazwy kwerenda 1, kwerenda 2, kwerenda 3, kwerenda 4 i zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań. Czyli po prostu nie wycinajcie, nie róbcie wycinków bez paska zadań, bo mogą się nie zgadzać i mogą się przyczepić, że po prostu robiliście to wcześniej, godziny się nie będą zgadzać, coś w tym stylu. Dobra, kwerendy, ja już mam tu zrobione, pliczek. Ja sobie kładę na bok, na bok, na bok, na bok. No i lecimy z pierwszym zapytaniem. Zapytanie pierwsze mamy dotyczące stabili rozgrywka. Dobrze. Przechodzimy do SQL-a. I teraz mamy tak, select. Mamy wybrać po prostu pola zespół 1, zespół 1, zespół 2. Dobra. I co jeszcze? I wynik. Oj. Przecinek, wynik i jeszcze mamy wybrać data rozgrywki. Data rozgrywki, from oczywiście rozgrywka. Rozgrywka, przybliżę wam to, bo pewnie nie widzicie. Dobra, teraz powinno być ładnie. From rozgrywka jest to rozgrywka dla rekordów o wartości z pola zespół 1 równej FVG, czyli where. Where i teraz zespół 1 jest równe FVG. Dobrze, Ctrl A, Ctrl C. Zapiszemy sobie tutaj jako ten i można to zapisać jako kwerenda 1, kewe.1. Ja to będę zapisywał po prostu to w jednym pliku, ale pamiętajcie, żeby czytać uważnie po prostu, gdzie mają być zapisywane. Sprawdźmy, czy to działa. Działa oczywiście. Mamy zespół pierwszy, gitara. Robimy następne. Wybierając jedynie pola, imię i nazwiska. Czekajcie, coś tu. Dobra. Wybierając jedynie pola, imię i nazwisko, stabili zawodnik. No to przechodzimy sobie do zawodnika. Dajemy SQL-a. No i teraz mamy select znowu. Select. Mamy wybrać pole, imię i nazwisko, czyli imię, nazwisko, from, zawodnik. I teraz dla zawodników, dla których przypisane jest ID pozycji równe 3 teraz, czyli where ID pozycji, nie, tu mamy pozycja ID jest równe 3. Ctrl A, Ctrl C, wykonaj. No i mamy ładnie dwóch. Teraz pytanie, tutaj są, dobra. Przejdziemy sobie dwa, Ctrl V. Dobra, jeszcze trzecie zapytanie teraz. To sobie dam na bok. Zapytanie trzecie. Wybierające jedynie pola ID z tabeli zawodnik, czyli teraz tak, przejdźmy sobie tu SQL select i teraz mamy tak pole ID, to jest z tabeli zawodnik. Tak, czyli można sobie napisać zawodnik.id, przecinek, co tu jeszcze jest? Nazwisko,
czyli zawodnik, kropka, nazwisko, from, zawodnik, inner join, połączymy sobie tabelę, kurczę, bo tu nie widać, bo to jest przycięte. Z pozycji chyba. Z pozycja, tak. Oraz nazwę pozycji z tabel. Pozycja, ok. Czyli zawodnik. Tutaj mamy jeszcze mieć teraz pozycja. From zawodnik, inner join, pozycja. Pozycja, on. I teraz łączymy to przez ten sam. Czyli po prostu ma być pozycja ID jakby. Pozycja slash ID. Kropka, pozycja, pozycja jest równa, chwileczkę, zobaczmy sobie po prostu pozycji, jakie mamy. Mamy ID i nazwę, dobra. W pozycji mamy ID i nazwę, a w zawodnik mamy też ID, więc po prostu łączymy przez ID, czyli inaczej, tak, zawodnik ID, nazwisko, nazwa from zawodnik. Po prostu wkleję to, co mam. Nie będziemy tego inaczej robić. Lepiej wydaje mi się, że to tak zrobić. Nie wiem, bo chciałem kombinować po prostu tym, ale już wcześniej to mam przygotowane, także to akurat wydaje mi się. No bo można to kombinować na dwa sposoby, co nie? Bo łączymy po prostu jakby dwie tabelki ze sobą, także no. Jeżeli ktoś jeszcze jakieś ma wątpliwości, to. Ale zapiszmy sobie to. Czwarte teraz. Zaraz się odwołam do tego. Usuwając tę tabelę liga. To przechodzimy sobie do liga. SQL. I tutaj mamy proste, bo mamy tylko drop. Można to zrobić także graficznie, nie? Ale po co? Drop table liga. Powinno wskoczyć. Tak. I tyle. Ctrl C. Ctrl V. Ok. Z tym trzecim, tu już mamy zapisane jakby coś. Teraz z tym trzecim ja bym to zrobił inaczej. Przejdźmy sobie do SQL-a. Możemy zobaczyć na to, co tu mamy, że mamy wybierając jedynie pola ID, nazwisko. No to tak, tutaj pisaliśmy wcześniej, że select zawodnik.id. A później zawodnik, kropka, nazwisko i jeszcze co tam było? Z tabeli zawodnik oraz nazwę pozycji. Nazwa pozycji. Ok, jeszcze nazwa. Nazwa. Nazwa from zawodnik. Zawodnik i teraz tak. Inner join. Inner join. Join pozycję, pozycja, pozycja, tak, on i teraz łączymy, czyli zawodnik, przepraszam, zawodnik.id jest równe pozycja.id i teraz where, co mamy wyświetlić dla zawodników, którym przypisane jest id równe 1, 2, 3, where, where zawodnik, kropka ID jest, czyli jakby w przedziale 1, 2, 3. Powinno to wskoczyć. Wydaje mi się, że będzie błąd w pierwszej linii. Chociaż nie, tak samo. Także no można to zrobić na dwa sposoby. Jak to woli, chciałem zrobić ten, ale widzę, że ten też jest spoko. Możemy to przypisać jako. Tutaj po prostu piszę, że trzeci sposób CD. CD. To będzie taki, jeżeli ktoś chce, a jeżeli chodzi o pierwszy z tego sposobu, to on jest taki sam. Czekajcie, wejdę sobie jeszcze skala. Tak, także jak ktoś chce, po prostu ktoś może robić, no bo po prostu jak ktoś się czuje na siłach, to nie, bo jeden zrobi na inner joinach, drugi inaczej sobie wykombinuje. Według mnie, dla mnie na przykład prościejsze jest to inner join, ale jak to woli, to nie. Dobra, więc
Tego screena chyba zamknąć już mogę. Tak, bo to już wszystko, jeżeli chodzi o tę część. Teraz przejdźmy sobie do strony trzeciej. Strona trzecia. Teraz będziemy tworzyć. Dobra. Przygotowanie grafiki. Grafiki wam nie mam. To grafikę już wezmę sobie po prostu. Tu przerzucę. To było zadanie 1. Ona jest bodajże już wyskalowana chyba. Wypakowany z archiwum, należy przeskalować zachowaniem szerokości, wyniosła dokładnie 150. Szerokość, pamiętajcie. Dobra, przechodzimy do Photoshopa. Photoshopa, fajnego. Otwieramy. To jest poprzedni arkusz. HTDoc, styczeń, zadanie pierwsze. Dobra. Jeżeli chodzi o przeźroczystość, to już mamy. Pamiętajcie, żeby zapisać w PNG. Teraz obraz, rozmiar obrazu i to miało być szerokość 150, więc mamy, czyli on jest już przeskalowany. Tu się skaluje właśnie obraz, rozmiar obrazu i skalowanie. I wtedy jest git. Dobra, składa się ze strony o nazwie football.php. Przejdziemy sobie do naszego aksamitnego Visual Studio. Zapiszemy to jako football. Football.php. Dobra, już mamy football.php. Bazę sobie możemy zamknąć. Baza nam nie jest potrzebna. To też sobie zamkniemy. Tu damy sobie zdjęcie. I teraz tak. Tutaj, żebyście widzieli. Dobra, składa się ze strony nazwy zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków. Chwileczkę, to sobie pozamykam. Kwerendy zapisał. Chyba zapisałem sobie. Ctrl S, zapisałem sobie. Dobra, i teraz przechodzimy do futbolu PHP. Dobra, no to lecimy z samym HTML-em. Tu sobie tylko zmienimy. Jeżeli chodzi o skrót, no to wciskacie sobie wykrzyknik, Enter, albo po prostu Ctrl A, czyli wykrzyknik i tabulator. Obojętnie. Dobrze. Zastosowany właściwie standard kodowania polskich znaków. Tutaj macie tytuł strony. Zmienimy sobie tytuł strony, to rozgrywki futbolowe. Rozgrywki futbolowe. Futbolowe. Arkusz stylów o nazwie. Jeszcze podłączymy sobie linka. Link rel szed href. Jaki to ma być? Styl.css. Dobrze. Czyli to już mamy. Co tu jeszcze jest? Podział strony na bloki. Banner. Poniżej blok. Mecze zawierające zmienną. Dobrze, popatrzmy sobie, jak to wygląda mniej więcej. Tu jest jakiś kodzik fajny. Spoko. Dobra, podział strony na bloki. No to robimy teraz podział strony na bloki. Body. I tak, banner. Div. Div class. Banner. Poniżej blok mecze. Jeszcze go nie zamknąłem. Div. Dobra. Teraz tak. Co jeszcze mamy? Poniżej blok mecze zawierające zmienną o rozgrywkach. No to sobie można. No to po prostu skopiuję. To skopiuję sobie, co nie? Dobra, i tu dajmy sobie mecze. Mecze. Mecze zawierające blok informacyjny generowane są skryptem, czyli tutaj będziemy mieć skrypta. A ich liczba, czyli tutaj blok poniżej, no to dobra, spoko. Poniżej blok główny. Jezu, ale mnie ten coś radzi. Kolejny sobie, czyli tu będzie główny. Główny. Otworzyłbym sobie to zdjęcie tu na monitorze, bo tu też mam, tylko no w sumie. A tutaj zrobić, ale nie, bo wtedy wy nie będziecie widzieć. Dobra, róbmy tak po prostu, jak jest.
Blok główny, poniżej blok lewy i prawy. Tu będzie prawy, prawy, tu będzie lewy. Prawy, lewy podział zrealizowany zgodnie z obrazem drugim. Dobra, spoko. Nagłówek drugiego stopnia. Aha, dobra. Czyli tyle. Czyli tyle. Czyli w lewym wszystko, w prawym wszystko. Prawy. Lewy i prawy, przepraszam. No właśnie. Lewy, prawy. Dobra. I robimy teraz zgodnie z tym zawartość bloku banera. No to przechodzimy sobie do banera. Co tu mamy? Nagłówek drugiego stopnia, no to H2. 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 I w środku ma być światowe rozgrywki piłkarskie. Światowe rozgrywki piłkarskie. Piłkarskie. Dobra, jak się pomylę, no to wiecie. Patrzcie. Dobra, jeszcze importujemy sobie ten jakby drugi obraz, bo go też nie mamy. On już był też przeskalowany, bo już sobie go przeskalowałem. Obraz 1. Ojej. Dobra. I teraz można robić to. Dobra, to jest git. Dobra. I teraz jeszcze image src obraz 1, obraz 1, kropka, tu mamy jpeg, jpeg. Dobra, i jeszcze mamy tekst alternatywny, boisko, czyli po prostu gdy się nam grafika nie wczyta, to będzie coś w tym stylu. Dobra, zawartość bloku mecze, no to efekt działania skryptu 1, zawartość bloku głównego, no to tutaj i teraz tak też nagłówek, nagłówek drugiego stopnia, czyli H2. H2 w środku ma być o treści chyba reprezentacja, nie wiem. Pewnie tak. Dajmy sobie reprezentacja. Zawartość bloku lewego. Zawartość bloku lewego. Paragraf, czyli P. Zawartość bloku jako paragraf, akapit o treści podaj pozycję zawodnika. Podaj pozycję zawodników. I w nawiasie ma być jeden, to jest bramkarz. Coś tam. Czterech, to jest napastnicy. Dobra. To sobie zakończymy. A jeszcze tam chyba coś było. Pominąłem coś. Ale dobra. Pewnie będzie jeden coś tam ten, drugi coś tam ten, coś tam ten. Bo z tego co widzę, to ktoś pisał wcześniej, że dwa to są obrońcy. Obrońcy. Przecinek 3 to są pomocnicy. Pomocnicy. No i wiadomo, cztery napastnicy. Robimy teraz formularz jeszcze w tym właśnie w bloku lewym, czyli tutaj przed zakończeniem sobie dodajmy formularz form name, formularz. Co tu mamy jeszcze mieć metodą post, metod w nasie post action. Action równa się i mamy to football, football.php. Zakończmy sobie form, spoko, mamy formularz gotowy. Pole edycyjne typu numerycznego, z tego co tu widzę, no to zwykłe pole typu numerycznego, niepodpisane, czyli input type number, name sobie dajmy numerek. Dobra, i co tu jeszcze jest? Przycisk wysyłający zawartość formularza z opisem. Tego tu też nie widzę.
ma być obok siebie, czyli nie dajemy żadnego perki. Kolejny input, input type submit, albo nie, buttona sobie zrobimy. Chociaż nie, wystarczy, że dopiszę value. Sprawdź. Dobra, i powinno działać. Przejdźmy sobie do naszego Xampa. Xampa, gdzie jesteś? 127. Styczeń. Bo jestem ślepy. Dobra. No, jest ładnie. Spoko, może być. I teraz co jeszcze? Przycisk wysyłający, no to mamy. Sprawdź, value, sprawdź. Lista punktowana, nieuporządkowana. Też w tym mamy mieć. A to sobie dajmy od razu UL. UL. I teraz mamy, a w niej efekt działania. A w niej efekt działania. Nie mogę przesunąć. Dobra, otworzymy sobie jeszcze jedno zdjęcie. Aha, gdzie jest mój folder? Zadanie czwarte, dobra. Aha, w nim działanie skryptu drugiego, dobra. To tam sobie później zrobimy. Może tam być. Zawartość bloku prawego. Zawartość bloku prawego. Obraz. Image src zat 1.png. Alternatywny piłkarz. Paragraf, akapit o treści agraf. Ten. Pesel. P. No i autor. Autor. No i wpisałem kogoś PESEL. Dobra, spoko. Tutaj mamy, pewnie BR-kę trzeba, żeby to jakoś wyglądało, bo nie wiem jak tam jest. Nie widzę, ale autor coś, no tak ma być, coś w tym stylu, dobra. To git. Dobra, i teraz przechodzimy do CSS-a, czyli tu mamy wszystko. CSS, Ctrl S. Nazywał się to chyba styl.css. Zobaczmy sobie. Styl CSS, spoko. Ojejku. Dobra, przechodzimy sobie. No tak, banner. Banner i co tu mamy? Biały kolor czcionki, no to kolor white. Wyrównanie tekstu, no to text align. Center, wysokość, height i mamy 380 pikseli. Dobra, przechodzimy do następnego. Dla pojedynczego bloku z informacją o rozgrywkach, nie wiem jaki tam był. Dla pojedynczego bloku z informacją o rozgrywkach, no to musimy sobie zrobić teraz jakiegoś diva, a dajmy sobie rozgrywkę, coś w tym stylu roz. Bo to będzie ten, tak, to będzie ten, który stworzymy tutaj. Ten, który stworzymy tutaj, czyli to wszystko to. To był poprzedni egzamin, też było coś w tym stylu, także coś w tym stylu, ale no to później przejdźmy sobie do tego i możemy po prostu już napisać to wszystko. Ojej. Dobra. Dla pojedynczego informacji o rozgrywkach, no to tak, biały kolor czcionki, kolor white, do środka, text align center, szerokość width, 200 pikseli, marginesy zewnętrzne, no to mamy margin, 10 pikseli, obramowanie 1 piksel, border 1 piksel, solid, kolor czarny, black, dobra,
i zaokrąglenie rogów obramowania. Border, to był border radius, bodajże. Border radius. Radius, i tu mamy mieć 10 pikseli. Dobra. W momencie najechania kursorem myszki, no to analogicznie, czyli rozmiar hover, rozmiar hover, i mamy mieć co? Bo ja tu patrzę i tu, Jezu, to sobie wyłączę, to zdjęcie. Dobra. W momencie najechania kursoru napędzi z informacją o rozgrywkach, kolor jego ramki zmienia się na biały. No to wystarczy border color, white. Dobra, i tyle. Teraz tak, w momencie dla bloku głównego, no to teraz główny, co tu mamy, główny kolor tła, background color, i tu mamy jakiś white smoke. Dobra, wysokość, height, 50 pikseli, bloku lewego, no to teraz lewy, kropka lewy, dla lewego, no to kolor tak samo, to sobie skupiłem, szerokość, width, 30%, nie, 70%, wysokość, height, 270, 230, przepraszam, pikseli. Dla bloku prawego tak samo, to może, a mogłem sobie w sumie dopisać tam prawe, ale dobra. Szerokość 70, tu 30 akurat. 30, wysokość 200, wyrównanie tekstu do prawej. Text align right, text align right. Right, dobra. Dla znacznika body, krój, a nie król. Dla body, no to możemy, a to w sumie mogłem tutaj sobie dać, żeby było lepiej. Body, czyli dla całości po prostu. Dla body, no to font family. Font family Tahoma. Kolor tła. Background color. Jaki tu mamy? Crimson. Dla znacznika nagłówka drugiego stopnia, no to sobie dajmy tu H2. Mamy mieć tak, wyrównanie tekstu do środka, text align, center. Co tu mamy jeszcze? Odległość między literami 7 pikseli, no to letter spacing 7 pikseli, no i tekst napisany kapitalikami, no to capitalize, jak się nazywa? Font variant, ojej, font variant, capitalize, nie. To small caps. Dajmy small caps. Small caps. Bodajże jeszcze gdzieś to chyba napisałem. Czekajcie, sprawdzę szybko Discorda, bo ja to dziś na Discordzie było. Właśnie ktoś zwrócił uwagę na to. Fila. Gdzie ja to pisałem? Pisałem to chyba na Capitalis. Bo jest nawet podane, co nie? Capitalize. Text transform, właśnie. Text transform. Capitalize. Tak, to właśnie to było. Nie, jakiś font variant. Dobra. Dobra, i to mamy wszystko, jeżeli chodzi o CSS-a. Sprawdźmy sobie jeszcze naszą stronę. Fajnie by to wyglądało, gdyby, bo chwila, co tu tutaj jest ten, trzeba ustawić te divy, zobaczmy sobie, jak to ma wyglądać.
Dobra, tu będą te. Reprezentacja Polski. Napastnicy. Nie wiem dlaczego. No, trzeba flota dać i tak do lewego i prawego. To na pewno. Flaucik leci i jeszcze pewnie do rozmiaru to będzie to tego, żeby był jeden obok drugiego. Jeżeli chodzi o to, jeden obok drugiego, czyli to rozmiar. Float left, dobra, teraz powinno coś pyknąć. Jeszcze coś. Jeszcze coś. Coś mi tu jeszcze nie pasuje. To mi nie pasuje. Prawy, lewy. Lewy, prawy. Aha, dobra. Ten główny to jest ten. Czyli tu musimy. Gdzie to jest? Gdzie jest mój Visual Studio? Where are you? Aha, zniknął, dobra. Zrobię tak. Ojej, Visual Studio. Do głównego też trzeba dać float left. Czekajcie, ile w ogóle trwa nagranie? 30 minut, dobra. Trzeba szybko robić. Główny. Float left. Nie. Bo, jejku, miałem dać clear bot, a nie float left. Dobra. Tu jest git. Tak. Dobra. Robimy teraz tego PHP. PHP sobie zróbmy. Nie to. Dobra. Dużo okien w ogóle potwierane. Discordy, nie Discordy. Masakra. Dobra. Zdanie czwarte. Skrypt pierwszy. Skrypt pierwszy miał tyczyć by... nie w tym. Dobra. Ten. Bloku mecz. Skrypt pierwszy. Tutaj go napiszemy. Skrypt pierwszy napiszemy tu. Papelogia. Dużo tych zdjęć w ogóle. Pozamykam to wszystko, bo to. Skrypt pierwszy, więc przechodzimy do skryptu pierwszego. Działanie skryptu pierwszego. Napisany w języku PHP, to wiadomo. Skrypt łączy się z serwerem bazodaniowym. To też wiemy, że to jest na przykład, no to zaczynamy od PHP. PHP. Jejku. PHP. No i zaczynamy dollar connect. MySQL, ojej, connect, MySQL connect i teraz tu mamy tak localhost, następnie mamy nazwę użytkownika, czyli root, hasło, no i nazwa tego to mamy jak egzamin SQL, egzamin, kropka, ale tu już nie trzeba, przepraszam. Dobra, następnie. Po wykonaniu operacji na bazie danych skrypt zamyka połączenie z serwerem. To możemy od razu dać MySQL close. Ciągle mi się myli z tym. I tu dorzucamy zmienną connect. Dobra. Tu jest git. Nie MySQL. Z tego co widzę, większość pisze MySQL connect. MySQL. Aha, może być tak, dobra. Co tu jeszcze ten? Czekajcie, zobaczę sobie.
Bo. Tu nie mam, dobra. Działanie pierwsze. Wysyła do bazy danych zapytanie pierwsze. No to dajmy sobie dolar zapytanie. Zapytanie równa się. Teraz przyda nam się zapytanie pierwsze. Zapytanie pierwsze. Kwerendy. Zapytanie pierwsze. Ctrl C. Ctrl V. I kończymy. Dolar x równa się MySQL query. I teraz tutaj wklepiamy analogicznie dolar zapytania i dolar connect. Można tak tylko. Dobra, czyli to już nam niepotrzebne. Teraz zdjęcie. Dobra, wysyła do bazy danych zapytania. Definiuje blok za pomocą znacznika sekcji, a w nim wyświetlone dane zwrócone zapytań dotyczą jednego wiersza w nagłówku trzeciego stopnia. Dobra, zróbmy sobie pętelkę. Pętelkę, na przykład while'a, który będzie nam wypisywał to wszystko. Dolar linia, czyli po prostu linia będzie wyświetlana. MySQL fetch row. I tutaj dajemy to query, czyli exa. Dobra. I teraz tak, mamy zdefiniować w linii, czyli po prostu w tych jakby, bo to później będzie też w li. Dobra, to w li, to wiadomo. Chwileczkę. Tak, bo ma definiować w tym, w divie, w sekcji, za pomocą znacznika sekcji, więc możemy stworzyć sobie od razu echo. I na przykład diva, div, class i taki jak mieliśmy tam w CSS-ie, to będzie ten, czyli rozmiar. Ojejku. A onego chyba nie można zapisywać jako ten. Nie, bo tu jest tak, a tu trzeba zakończyć właśnie tymi apostrofami. Więc zrobimy sobie za pomocą apostrofów. Echo. Echo i zakończymy diva, czyli div. Dobra, i już divy mamy zrobione, jeżeli chodzi o ten. Teraz pasuje nam wypisać w fatrójce. Czyli echo. Tak samo. K3. Zakończymy sobie. I teraz tak. To zapytanie zwróciło nam coś w stylu. Zobaczmy, jak to wygląda. Coś w tym stylu. Zespół 1, zespół 2. Wynik i data rozgrywki. Więc mamy tak. Raz, dwa, trzy i cztery. Czyli po prostu robimy sobie kropka. Tu mamy dolar linia. Linia. I w kwadratowych mamy 0, czyli to będzie pierwsza jakby wartość, co nie? Można od razu ten, bo to ma być chwileczka, to nagłówku trzeciego stopnia tekst zespół 1 i zespół 2, czyli to po prostu mają być w tych jakby nagłówkach, czyli w tych drugi. Dobra, to zróbmy sobie jeszcze od razu kropkę, bo jeżeli to ma być w tym samym, no to spoko. Dodamy sobie dolar, chwileczkę, dolar, linia. I tu też mamy mieć jedynka, czyli to wtedy będzie zespół, to jest jako 0, a to jest jako 1, czyli to jest spoko. Połączmy sobie, czyli teraz to mamy zakończyć jakby w tym, czyli już możemy po prostu zakończyć tę linię w H3, czyli znacznik H3. Analogicznie robimy teraz do tego, więc jeżeli to mamy Ctrl C, Ctrl V,
Woda mi się skończyła. A jestem spocony jak fest, żaba. 40 minut, dobra. Mamy, i tak mamy... Na egzaminie i tak mamy godzinę. 50? Nie wiem, coś w tym stylu, ale jest dobrze, jest dobrze. Mhm. Lecimy drugie. Drugie mamy podobnie, bo mamy mieć w nagłówku czwartego stopnia wynik pobrany za pytaniem. Więc wynik jest oznaczony jako linia 0, 1, 2. Więc tu zmieniamy tylko na dwójkę, tu zmieniamy na czwórkę. To usuwamy, bo to już nam nie jest potrzebne. Jedynie do kropki i tu zakończamy czwórką. Dobra. W nagłówku czwartego. Teraz tak, w paragrafie, czyli teraz robimy zaś paragraf. Czyli tutaj znowu P. Tu zakończymy sobie P. I w paragrafie mamy data rozgrywki, czyli to mamy odpowiednik 0, 1, 2, 3. Więc tutaj sobie damy 3. To już nam nie jest potrzebne. Tylko teraz pytanie, bo tu ma być, gdzie pole w nawiasie oznacza w dniu. A jeszcze mamy tekst dodać. Dobra. Spoko. Czyli tu sobie usuniemy. I tu dodamy jeszcze kropka w dniu. Dobra. Divy mamy zakończone, to ładnie, wszystko fajnie. Czyli tu mamy już, tu mamy zrobione fajnie. Więc to usuńmy. Sprawdźmy na stronie, jak to wygląda. String, dobra. Musimy zmienić sobie po prostu to na apostrofy. Dobrze. Przejdźmy sobie do strony. Jejku, rozmiar test string w linii 21. 21. Coś poknęciłem. 21. To. Pom. Nie, chwila. Coś nie tak. Pum, pum, pum. Główny. Aha, dobra. Div. Nie ma znacznika z przodu. No właśnie. I to wszystko. Podobno. Nie wszystko. Ten div jest do mecza, dobra. To jest. Dobra, teraz powinno być. Łapać to. Roz. Nie jest to czytane. Czyli zrobiłem gdzieś błąd. Echo. Kurczę. Ciekawe czemu. Wydaje mi się, że po prostu tu nie mogą być, ale tu. Tu mogłyby być. Czy nie? Div zamknięty fajnie. Uważ zespół 1. Aha, bo usunąłem zaś tu. Jejku, bo jeżeli tam zmieniłem, to usunąłem. No zarąbiście. Dobra. I teraz jeszcze mamy tak MySQL Query Parament. MySQL Query mamy źle, bo mam mieć wpierw tak. Tu mamy źle. A widzicie, taka to pomoc. Taka to pomoc z waszej strony. Dobra, no i mamy ładnie. Na po najechaniu on miał zmieniać się w taki sposób, czy to miało być coś innego? Po najechaniu, nie, no tylko miało obramowanie, dobra, czyli ten skrypt już mamy za sobą. Teraz lecimy z ostatnim, czyli z drugim. Dobra. Dobra. Lecimy. Skrypt odbiera dane z pola edycyjnego. Odbiera dane, czyli musimy zrobić teraz, ale czekajcie, bo w którym to skrypcie było. Dobra. Lista punktowana to nie to. Tutaj. Nie, on ma po prostu pobierać dane z formularza. Co nie? Tak. Nie. Tak. Tak. Mhm. Tak. Czyli tam, gdzie mam formularzyk, można sobie zrobić. Czyli tak jak tu zrobiłem UL, to ja go nie zrobię w formularzu przecież, bo nie mogę.
ale go zrobimy tu. I teraz w tym UL-u zrobimy PHP. 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 Dobra, tu mamy już PHP, będzie w nieuporządkowanej liście, spoko. I, a gdzie to jest? A, tam przyniosłem, nie, tu jest. O, zamknąłem. Dobra, zadanie czwarte. I teraz tak, odbiera dane z pola edycyjnego, więc dajmy sobie, znowu możemy to skopiować, żeby nie było, co nie? To. Albo nawet po co? Po prostu odbieramy, czyli nazwa, numer, number równa się dolar, podłoga post i bierzemy tą zmienną, która tam była. Ona się nazywała numerek, czyli numerek. Dobra, już ją mamy. Spoko, odbiera dane z pola edycyjnego. I jeśli pole edycyjne jest puste, nie jest wykonywana żadna akcja. Czyli po prostu. Gdzie to jest? Po prostu ifa zrobimy. If. I teraz funkcja, która, znaczy nie funkcja, tylko jakby sprawdzanie, no to mamy isSet. isSet. Jeżeli można to też było tak zrobić. A dobra, zróbmy tak. Jeżeli dollar number, jeżeli dollar number, gdzie to jest puste, oraz empty, czyli jest puste empty, tak samo dollar number. Jeżeli to jest sprzeczne z true, no to wtedy, a nie, bo to jeszcze chwila, bo ja tu coś poknociłem albo nie poknociłem. Tak robiłem. No, tak. To teraz nie jest żadna wykonywana. Aha, czyli teraz po prostu w tym zapytaniu, czy zrobimy sobie znowu zapytanie, czyli no najlepiej byłoby właśnie zrobić to connect. Albo nie, bo w sumie już jest connect, bo to damy na koniec, żeby nam nie zamykało po prostu teraz, tylko na samym końcu. Czyli tu MySQL close connect. OK. I teraz mamy wstawić, czyli też sobie zrobić zapytanie. Czyli tak, dolar zapytanie drugie jest równe i to select. Mamy to tu? Nie mamy. MySQL select to zapytanie drugie, przepraszam. Kwerendy zapytanie drugie, czyli tu będziemy zmieniać. Przechodzimy sobie tu i teraz mamy to zmienić, czyli to mamy wszystko dobrze, pozycja, tylko where pozycja ID jest równa. Teraz where pozycja ID jest równa i to ma być dollar number i to powinno śmigać. Oczywiście query, czekajcie, bo query, aha, jeszcze nie zrobiłem, teraz query, czyli możemy zrobić znowu exe, czy jakby wykonanie w coś w tym stylu MySQL query i dajemy tak jak było na początku, czyli dolar za connect, znowu połączenie i dolar zapytanie 2, zakończamy, robimy znowu while'a, najlepiej while'a albo po prostu inną funkcję, na przykład for, ale wydaje mi się, że while jest najlepszy. Dolar linia równa się MySQL feature. Teraz mamy to jakby umieścić w tablicy, czyli nie wyświetlić, tylko asok i tu dajemy to exe. Tak jak przednim razem. Teraz co mamy zrobić?
Mamy po prostu sprawić. Gdzie to jest? Zdjęcie arkusza? Nie to. Nie, to pierwsze, to. Dobra. Wartości z pola. Wyświetla zwrócone zapytanie dane, imiona i nazwisko w paragrafach jako element listy punktowanej. Czyli w paragrafach. A już tego nie mamy zrobionego? Select, dobra, robimy. Czyli echo, znowu zwracamy. I teraz co mamy zwrócić? Mamy zwrócić w li. W li, bo już mamy rozpoczętą jakby tą listę niepunktowaną. Od razu sobie zakończmy, czyli echo. Albo po prostu tutaj dopiszmy kropka znacznikiem li. A w środku mamy mieć linia, dobra, linia, jejku, linia. I w tych mamy mieć 0, bo pierwsze mamy imię. Później mamy mieć przerwę, żeby wyświetlić nazwisko, czyli analogicznie linia, ojejku, linia. I tych mamy mieć 1, bo jak wiecie, lub nie wiecie, to mamy 0, to mamy 1. Tu jeszcze zróbmy sobie jedną, żeby była spacja, czy coś, z tego puste miejsce. Dobra, i to powinno teraz śmigać. Patrzę jeszcze na Discorda. Nie, nic się nie dzieje. Nie, coś piszą. A, zaraz materiał będzie. 52 minuty. Wydaje mi się, że to tak powolutku, po cichutku. Mamy błąd. Numerek. Undefined. 44. Numerek. Numerek. Ojej. Numerek. Gdzie to jest? 44. Podwójny. Dobra, pięknie. Nie, nie pięknie. Numerek nie jest. Name. Dollar post. O co mu chodzi? Jestem chyba ślepy, ale dobra. Ojejku. Name, numerek. A nie jest rozpoznawany. No ale przecież chwileczkę, zaraz sprawdzimy. File open. Open file. Co się prujesz? 19. Pogotowie. Name dispo. Nie ma tu nic tego. Open file. Zgłoszenie. Ratownik dollar post number. No i co? Coś poprzyłem. Najgorsze jest to, że ja tego nie widzę. Input type number name. Nie wiem. Może lepiej by było, gdybym zamiast tego dawał to. Czyli jeżeli tu jest na przykład nam, to tu też mogę dać coś w stylu nam. I lecieć po kolei z tym, czyli dolar post control C, dolar post empty, dolar post empty. Dobra, i może tak, i teraz to sobie zahaszuję. Sprawdźmy. Teraz nie ma błędu. Linia 46. Aha, badałem teraz ten, a tu ma być teraz jeszcze to. To też ma być. Ok. I to pewnie ma być w tych pojedynczych, bo z tego co wiem. Z tego co wiem, lub nie wiem. Dobra. Kontynuuj. Ojej. 46.
36. Ale to jest. Ojejku, dobra. To jest git. Empty. To sobie dałem. Czekajcie, błąd wywalę sobie tu. No, to jest dobrze. Dodajmy to tu jeszcze do tego. Kropka. Coś w tym stylu. Dodamy to. Nie jest czytany, bo jeszcze na początku jest, dobra. To też zmienię. Teraz dolar post. O, no to fajnie. Dolar post. Dolar post. Co z nim jest nie tak? 46 linijce. Spokój i opanowanie. Dokładnie. Variable. Aha. T variable. Pump i pump. Teraz też nie. Więc to może. A nie, bo ja nic nie zrobiłem. Tak samo jest, dobra. Tak. Tylko że znowu muszę wywalić te. 51. linijka znowu. Unexpected 0 in 51. Dobra, ja to zrobię w tym rowie jednak. Pierdzielę to. Zrobię w rowie. I będzie w rowie. Wojciech Szczęsny. No i teraz jest git. Czwórka. No i git. Kurczę. Dwójka. No i git. Tak ma to wyświetlać. Dobra, jednak ten row jest lepszy niż ten nas. Nie będę robił już z tym. Także nie róbcie sobie z tym. Nie polecam. Ale dobra, wydaje mi się, że tu jest. Jeszcze coś z tym jest nie tak. W sensie ta reprezentacja jakby. Zaraz luknę, jak to wygląda jeszcze na tym, bo to tu jest. Tu sobie Visual odpalę. Okej. Szybciej tylko wykonajmy inspekcję. Inspekcję. Dobra. Aha. Dwie prawe. Image. Aha, dałem chyba BRK i temu. Usuńmy tą BRK. Przy zdjęciu, zdjęcie, gdzie jest zdjęcie? Gdzie jest zdjęcie? Football. To jest główny lewy. Connect, dobra. I tutaj może to. Nie, to berka, to nie. Lewy, lewy. W divie lewym to spoko tu jest. W divie prawym. W divie prawym, no to tak samo mamy. Andy w prawym, Andy w lewy. Aha, tu jest git. Lewy jest tak samo git. Co tu jeszcze jest? Był główny chyba. Główny. On się szybko kończył, bo to tam nic nie było. Gdzie jest ten główny? Tu jest główny. I mamy jeszcze ten banner. To jest dobrze. Przy bannerze to nie ma co. I mecze. Nie no. Wszystko git. Styla sobie zobaczmy. Tu miało się zgadzać tak. Kolory to wszystko. Do body. Wszystko.
Capitalize body, no to już mamy lewy. W lewym tylko float. Tam by miał być też tekst. White smoke with. Czekajcie, w lewym. Pomieszałem chyba te divy. CSS, przepraszam. Dla bloku lewego. Lewy miał mieć 70, czyli na odwrót to miało być 70, to miało być 30, tak. Mój błąd. Straszny błąd. Straszny błąd i poważne konsekwencje. I teraz git. Teraz to jakoś wygląda. Ale jeszcze coś chyba. Czekajcie. Nie, no wydaje mi się, że tak to ma być. Bo nie widzę jakoś na tym zdjęciu, ale jeszcze tu zobaczmy lewy. Lewy w głównym, no to wiadomo. Prawy. Serio? No. Masakra. Totalna masakra. Masakra. Totalna masakra. No ale widzicie. Stronka fajnie zrobiona. Chyba tak jak miało być. Chyba. Teraz pytanie. Tak miało być. O. Mniej więcej. Tego zdjęcia tu nie widzę. Nie wiem czemu. Ale tak miało być. Dobra, to ja kończę ogólnie. Taka godzinka. A wydaje mi się, że można spokojnie wcześniej skończyć. Ja tu tak pisałem, żeby wiadomo, trochę pomału, trochę powoli, trochę skupienia, trochę błędów, bo błędy muszą być. Ale ważne, że arkuszek zrobiony. I dobrze, prawidłowo. Także to tyle w sumie ode mnie. Za niedługo biorę się za nagrywanie. O, zaraz mi monitor zgaśnie. Zaraz się biorę za nagrywanie drugiego arkusza. Także dziękuję i do następnego. Siema.